W poranku Radia Tok FM sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Selin. Dzień dobry. No i mamy popis, na razie na Bemowie. Jakby ktoś z Państwa był spoza Warszawy, to jest taka dzielnica Warszawy. I co, ja mam to skomentować, tak? No tak, no, powinienem powiedzieć, tak, lokalnie to tam nic nie znaczy. Ja tak uważnie nie śledzę tych przegrupowań w poszczególnych dzielnicach Warszawy, mamy ich kilkanaście. I tam zdaje się był jakiś konflikt wewnątrz Platformy Obywatelskiej, jakaś grupa radnych Platformy odeszła od Platformy, jest w radykalnej opozycji wobec pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nawet tam są chyba jakieś próby wszczęcia kolejnej procedury referendalnej w celu odwołania pani prezydent Warszawy. I ta grupa postanowiła stworzyć jakąś większość w Radzie Dzielnicy z naszymi radnymi z Prawa i Sprawiedliwości. No to zdrada, no. Ja uważam, że logika działań na poziomie samorządów, zwłaszcza tak niskiego szczebla, to nie jest ani sejmik wojewódzki, ani Rada Miasta, tylko Rada jednej z kilkunastu dzielnic, kieruje się trochę inną logiką. I tutaj dobro mieszkańców Bemowa, myślę, że jakieś plany rozwojowe tej dzielnicy, myślę, że są pierwszorzędną kwestią, którą radni biorą pod uwagę. I taką większość naturalnie chcą mieć, żeby normalnie zarządzać dzielnicą. To dobro mieszkańców Bemowa jest najwyższą wartością, a dobro mieszkańców Polski trochę niższą? Może i nam tutaj w skali krajowej polityki udało się nieco więcej porozumienia. Ale czego panu redaktorowi brakuje? Mamy bardzo stabilną większość parlamentarną, wreszcie niekoalicyjną, co umożliwia realizację bez zbytnio daleko idących kompromisów programu, który wygrał wybory, i mamy bardzo komfortową sytuację w Polsce, więc po co mamy szukać jakichś koalicyjnych układanek, skoro to nie ma takiej potrzeby? Bo konflikt wobec Trybunału Konstytucyjnego w mojej ocenie pokazuje, że są takie pola, których nie da się uprawiać jednym pługiem. Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego jest tak naprawdę wywołany troszkę sztucznie, ale też intencjonalnie, ponieważ rok temu właśnie mamy rocznicę, więc warto o tym mówić. Po przegranych wyborach prezydenckich Bronisława Komorowskiego upadająca Platforma Obywatelska postanowiła zabezpieczyć swoje interesy skokiem na Trybunał Konstytucyjny. To się dokonało właśnie rok temu poprzez niekonstytucyjną ustawę i próbę właściwie doprowadzenie do wyboru pięciu sędziów Trybunału na zapas. Tych sędziów, którzy powinni być wybierani przez nowy układ parlamentarny wyłoniony w październikowych wyborach. I od tego czasu ten konflikt trwa. Próbujemy go naprawić, próbujemy doprowadzić też do elementarnego pluralizmu w tym Trybunale, ponieważ Platforma jest tak demokratyczną partią, że uznała, że tylko jeżeli 14 na 15 sędziów rekomendowanych przez Platformę jest w Trybunale Konstytucyjnym, to wtedy jest jakaś demokracja. My mamy trochę inne wyobrażenie demokracji i w związku z tym ten konflikt rzeczywiście niepotrzebny, ale to my próbujemy znaleźć kompromis, a nie Platforma i Nowoczesna, nowa formacja polityczna w polskim parlamencie, ponieważ wydaje mi się, że te, jak kukizowcy mówią, histeryczne dwie grupy opozycyjne uznały, że ten konflikt im się po prostu opłaca, bo innego paliwa na wyprowadzanie ludzi na ulicę i mobilizowanie za granicę przeciwko Polsce oni nie mają. Bo co, proszę sobie zadać pytanie, co mieliby poza konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego do mobilizowania ludzi na ulicach albo za granicę przeciwko Polsce, jeśli ten konflikt by się zakończył, jeśli by znaleziono jakiś kompromis? Nie, myślę, że rządy PiSu dałoby paliwo do wyprowadzenia ludzi na ulicę, tylko że nie byłoby aż tak czytelnego, czy możliwego do przedstawienia jako czytelny spór o demokracji. Zgadzam, że Platforma wywołała pożar, ale można pożar gasić albo wodą, albo benzyną. Demokrację to myśmy uratowali wyborami październikowymi, ponieważ Polska staczała się w kierunku jakiejś quasi-oligarchii i standardy demokratyczne bynajmniej respektowane nie były. Dowiedzieliśmy się z audytu niedawno prezentowanego na przykład, jaka była skala inwigilacji nie tylko dziennikarzy, ale po prostu różnych grup opozycyjnych. Inwigilacji księży katolickich, inwigilacji demonstrantów jadących na demonstracje do Warszawy, inwigilacji ruchów prolajferskich, inwigilacji obrońców krzyża.
Tak się zachowuje władza, która ma poczucie, że nie może z nikim przegrać, jak raczył powiedzieć Donald Tusk. Czyli, że prawdopodobnie władza jest im zagwarantowana na wiele, wiele lat. Nikt ich nigdy nie sprawdzi i nie skontroluje. Dzięki wyborom październikowym z ubiegłego roku demokracja do Polski wróciła, a nie jest zagrożona. Bardzo się uspokoiłem. Choć jak zawsze w tej beczce miodu znaleźć można łyżeczkę dziegciu. Na przykład taką łyżeczką dziegciu jest dla mnie postawa ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zatrzymanej córki radnej z PiS-u w Gdańsku. No, pan akurat z Gdańska jest, więc tym bardziej mam taką tendencję, żeby o to zapytać, dlatego że wydaje mi się, że w państwie Prawa i Sprawiedliwości w ogóle nie powinno być tak, że minister mówi przez telewizję policjantom, że się źle prawdopodobnie źle zachowali. Minister nie mówi przez telewizję policjantom, co mają robić, tylko odpowiada na pytania dziennikarzy, panie redaktorze. Macie prawo takie pytania zadawać i wtedy minister Pan wie, że polityk potrafi nie odpowiedzieć na pytanie. No ale ta sprawa była dosyć głośna, więc minister uznał... wrze po serii ostatnich posunięć ministra. Czytam fakt Anny Magdaleny Rubaj, artykuł. Między innymi dlatego, że minister uznał, że interwencja policjantów w Gdańsku była nieuzasadniona, bo to kobieta, córka radnej wcześniej z werwą atakowała policjantów. No i teraz jednak tutaj są co prawda anonimowych policjantów wypowiedzi cytowane, ale ja wydaje mi się, że one takie są naprawdę. No. Podjęliśmy interwencję, a minister nas za to... No. Ja uważam, że oczywiście od tego jest policja i służby, żeby pilnować porządku publicznego. Mieliśmy do czynienia z sytuacją trudną w Gdańsku, kiedy w jednego dnia zostało zarejestrowanych kilkanaście demonstracji zorganizowanych przez kilkanaście różnych stowarzyszeń. I to była dosyć trudna na pewno dla policji sytuacja, natomiast minister zawsze ma prawo sprawdzić, czy środki użyte przez służby były adekwatne do realnego zagrożenia. Sprawdzić, i tak, wydaje a ocenić, mi się, że nie były? Wydaje mi się, że teraz taka procedura sprawdzająca trwa, zarządzona przez ministra. To prawda, nie byłoby lepiej, że minister po zakończeniu tej procedury się wypowiedział, a nie na samym jej początku powiedział, jak było, a teraz tylko procedura to sprawdzi? Z tego, co wiem, to pan minister po prostu powiedział, że to sprawdza i sprawdza również te zarzuty, które niektórzy formułują, że właśnie interwencja policji była nadmierna i nieadekwatna do realnego zagrożenia. I tak to takie zarzuty do niego dotarły i postanowił po prostu to sprawdzić. A mówiąc, że to sprawdza, musiał powiedzieć, dlaczego to sprawdza. Myślę, że w napiętej sytuacji, jaka w Polsce jest, no i na pewno tu byśmy się zastanawiali nad przyczynami. Pan pewno powie, że z powodu histerii opozycji, ale jest napięta obiektywnie. Mniejsza kto winien, jednak coś się dzieje. To sytuacja, w której minister czuje się zobowiązany wypowiedzieć akurat w sprawie jednostkowej, ale że przypadek córki radnej Prawa i Sprawiedliwości, z której się sam minister wywodzi, rodzi takie podejrzenie, że będą różne stosowane procedury, nie? W realu będą różne stosowane procedury, w zależności od tego, kto jest bliższy PiS-owi. Znaczy, najdalsi od PiS-u mają chyba kiepsko. Mnie akurat w tym dniu w Gdańsku nie było, bo miałem obowiązki w ministerstwie, natomiast rzeczywiście no, mogę się opierać tylko na relacjach prasowych czy obrazkach telewizyjnych. Wydaje się, że ta grupa, która została zepchnięta tam w kierunku dworca gdańskiego, nie wykazywała jakichś agresywnych zamiarów przebicia się przez kordon policji i być może ta interwencja była nadmierna, ale mówię, nie chcę tego oceniać, bo od tego jest właśnie komisja, którą minister spraw wewnętrznych powołał i poczekajmy na rezultaty prac tej komisji. O, i to jest właśnie, widzi pan, odpowiedź zawodowego polityka. Dlaczego? No, że poczekajmy na wyjaśnienia. Etc., etc. To dobra, sprawdzona formuła. Mam do pana jeszcze pytanie o dwa materiały z wczorajszej Gazety Wyborczej. Pierwszy dotyczy orderu dla przedstawiciela Polonii Polskiej w Norwegii, Kulasa. Zacytowała gazeta jego różne wypowiedzi. Wydawało się, że nie z podziemia, tylko z internetu. Te wypowiedzi są dosyć straszne, świadczą o poparciu dla Putina oraz takiego dowcipkowania z mniejszości żydowskiej w Polsce i na świecie, które już dawno jest nie do pomyślenia, wie pan, choćby w klasie gimnazjalnej. Co się dzieje takiego z PiS-em, że mówi, że będą rządy Prawa i Sprawiedliwości, a potem daje ordery trochę, jak widać, przypadkowo? Panie redaktorze, wydaje mi się, że Partia Prawo i Sprawiedliwość nie przyznaje orderów Orła Białego. Ale państwo PiS-u? To miało być to państwo takie sprawne. A kto przyznaje order Orła Białego? Pan prezydent? Tak.
Ja sprawy nie znam, bo nie miałem okazji jeszcze przejrzeć dzisiaj tego niszowego pisma, którego tytuł pan wymienił, ale spróbuję zajrzeć. Więc trudno mi to komentować, bo też nie mam zaufania do tego pisma, że ono na przykład nie wszczyna nadmiernej histerii, w czym się wyspecjalizowało w ostatnich 25 latach. Jednoznacznie opowiadając się po wyrazistej stronie sceny politycznej, czy ideowej, czy światopoglądowej i na przykład poszukując zawsze jakichś dowodów na strasznie nacjonalistyczne i antysemickie skłonności w narodzie polskim. Natomiast zawsze, jeżeli jestem o to akurat pytany, to odpowiadam, że Jan Paweł II nauczał, że antysemityzm jest strukturalnym złem, a nie tylko indywidualnym, za który się trzeba spowiadać, a prezydent Andrzej Duda w czasie otwierania Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów w Markowej powiedział, że kto kieruje się skłonnościami antysemickimi, czy głosi poglądy antysemickie, depcze po grobie Ulmów, czyli rodziny, która razem z sześciorgiem dzieci, w tym jednym dzieckiem nienarodzonym, została rozstrzelana przez Niemców za pomaganie kilku rodzinom żydowskim. I ja się z tymi poglądami utożsamiam. Ale powtarzam, to nie jest mój komentarz do tego, co napisała Gazeta Wyborcza, bo tego tekstu nie znam. Nie znam prawdziwych wypowiedzi tego pana, którego pan wymienił. Musiałbym to sam sprawdzić, bo zaufania do Gazety Wyborczej nie mam. No, sprawdzi pan, bo to dobrze. Byłaby... Ja przecież nie podejrzewam Andrzeja Dudy o to, że zmienił swoje poglądy, tylko podejrzewam o to, że panuje bałagan na linii współpracy MSZ. Jeżeli to jest prawda, co pan zacytował po Gazecie Wyborczej. Wczoraj w RMF-ie mówił, że no tam muszą procedurę jeszcze taką weryfikacyjną tutaj uruchomić, bo coś się chyba wydarzyło niedobrego. No to poczekajmy, znowu zachowam się jak rasowy polityk, poczekajmy na procedury sprawdzające. Pomnik Chrystusa w Poznaniu? Czy to jest konflikt szczególnie potrzebny Polsce? Też nowy temat dla mnie, panie redaktorze. Wczoraj czołówka Gazety Wyborczej. Ja bym nie przeceniał wpływów tej gazety. To nie jest tak jak za czasów naszej młodości, gdzie ona rzeczywiście rządziła Polską, wiem, pan ale mówi, jest sporo. Pan mówi o już wiem, o co chodzi. Pan mówi o pomniku, który stał przed wojną i został ustawiony przed wojną. Tak, prawda? I został ustawiony przed wojną przez społeczeństwo Poznania, przez społeczeństwo Wielkopolski, jako takie wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości, za powstanie wielkopolskie, za to, że Wielkopolska jest w Rzeczpospolitej, jest częścią składową Rzeczpospolitej, zniszczonym, mówimy o pomniku zniszczonym przez Niemców. Uważam, że trzeba wracać do tego, co stało z woli narodu i społeczeństwa lokalnego zostało utworzone. No tylko właśnie. Podważam taki sposób rozumowania. Skoro nie udało się zdobyć na czas, a być może w ogóle nie uda się zdobyć takiej zgody, żeby na placu Mickiewicza stanął pomnik, to obejdźmy zręcznie prawo. I uważam, że jak już jest rządzi Prawo i Sprawiedliwość, no to już nie obchodźcie tego prawa. Ja z inicjatorami odbudowy tego pomnika rozmawiałem przy okazji spotkania w ramach obchodów 1050-lecia Chrztu Polski właśnie w Poznaniu, bo głównie środowisko Akademickiego Klubu Obywatelskiego za tą inicjatywą stoi. I zachęcałem ich do tego, żeby jednak spróbowali znaleźć porozumienie z miastem, bo oczywiście, żeby pomnik mógł zostać odtworzony, to miasto musi wyrazić zgodę i wyznaczyć miejsce na postawienie tego pomnika. Najlepiej, gdyby to było to samo miejsce, które było przed wojną. Zdaje się, że tam jest jakiś opór, nie znam szczegółów, a ten opór może wynikać z tego, kto jest dzisiaj prezydentem Poznania, a jest to człowiek o dosyć skrajnie lewicowych przekonaniach, więc ja bym tutaj szukał raczej problemu, bo moim zdaniem tego problemu nie powinno być. Tam po prostu stoi duży pomnik ofiary 56 roku w czerwcu, prawda, który jakoś tam zlatuje. To jest to samo miejsce. Nie pamiętam. I nas się, no, jeśli blokuje jakoś tę perspektywę, bo no plastik nie jest z gumy. Trzeba po prostu merytorycznie rozmawiać. Inicjatorzy tego pomnika z władzami miasta. Ta rozmowa, podkreślam, pewnie łatwa nie będzie ze względu też na przekonania polityczne czy światopoglądowe. Na Bemowie potrafili, to czemu w Poznaniu mają nie potrafić? No, wie pan, póki co prezydentem Poznania jest człowiek, który się z Platformą Obywatelską utożsamia i został wylansowany przez Platformę Obywatelską, a nie odszedł od Platformy Obywatelskiej, jak radni Bemowa. Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.